Jednym chyba z ulubionych takich kaznodziejskich tematów związanych z Bożym Narodzeniem, z tym dniem, który tak naprawdę już za chwileczkę będziemy świętować, jest wzbudzanie takiego dosyć dziwnego tragizmu, dramatyzmu w tych narodzinach w Betlejem. Kaznodzieje lubują się w takim pokazywaniu odrzucenia, które się dokonało. W tej niemożności znalezienia miejsca, w osamotnieniu, w rodzeniu, w stajni, itd., itd. Coś pewnie w tym jest. I rzeczywiście, możliwe, że ta historia, przynajmniej dla Maryi i dla Józefa, miała dosyć trudny wymiar. Kiedyś słuchałem kazania jednego z moich braci, ojca Pawła Kozeckiego, Nie potrafię tego powtórzyć tak, jak on to robił doskonale, ale on w tym kazaniu przekonywał, że Pan Bóg tak chciał. Że to wcale nie było tak, że chciał przyjść jakoś inaczej, no i go odrzucili. Nie. Ojciec Paweł przekonywał, że właśnie tak chciał się Chrystus narodzić, że on sobie wybrał specjalnie taki czas, takie miejsce, takich ludzi, taką wioskę. Dlatego, że jemu naprawdę nie zależy na tym, żeby specjalnie być odrzuconym. Nie. On po prostu chciał przyjść na świat, chciał przyjść najciszej i najpokorniej, jak się dało. Więc wykorzystał wszystkie możliwe warunki, żeby się po prostu zjawić. Ja myślę, że to jest jakaś myśl, ona mnie bardzo przekonuje. Że Pan Bóg wszystko co robi, to robi, dlatego że chce. On tak jak postanowił, tak zrobił. Więc wybrał taki, a nie inny sposób przyjścia. I trzeba by nam się temu sposobowi przyjścia po prostu przyjrzeć. Jakie w takim razie jest to przyjście? Dlaczego Pan Jezus w taki sposób zdecydował się przyjść na świat? Ja myślę, że jego ulubionym sposobem działania jest y, zwyczajność i codzienność. On strasznie lubi siedzieć przy stole, on strasznie lubi rozmawiać z ludźmi. On bardzo lubi przychodzić w niepozornych sytuacjach, w takich sytuacjach, które znamy, które nie są nadzwyczajne, które nie są nie wiadomo jak dramatyczne. Czasem, oczywiście, można usłyszeć o tym, że ktoś się nawrócił w bardzo dramatycznych okolicznościach, i to prawda. Pan Bóg czasem dla niektórych ludzi wybiera takie momenty, ale ja mam takie przekonanie. Że zazwyczaj to On przychodzi tak po prostu. I nasz błąd polega na tym, że my czekamy, że ciągle się wydarzy coś nadzwyczajnego, że będzie jakiś wielki łup, że Pan Bóg zrobi jakieś widowisko, że Pan Bóg nas spektakularnie zaskoczy. Możliwe, że słuchasz tej rekolekcji od samego początku. Możliwe, że słyszałeś kilka odcinków, nie wiem, mocnych albo jakichś bardzo cię dotykających, i tak naprawdę nic z tego nie zostało. Może masz takie wrażenie, że jak się nic nie zmieniło, tak się nic nie zmieniło. No i może bardzo dobrze. A może Pan Bóg chce tak po prostu przyjść? Może chce dzisiaj, bez żadnego wielkiego wydarzenia, to nie jest tak, że dzisiaj będzie wielki przełom, ale może chce cię spotkać po prostu wtedy, kiedy słuchasz tego odcinka. I może właśnie teraz w Twoim sercu do Ciebie mówi, i właśnie teraz chce cię do Ciebie przyciągnąć. Zły wilk mówi, musi być nadzwyczajnie. Musi być łup, musi być przemiana, musi być widowisko. Jak się masz nawrócić, to się nawróć spektakularnie. A dobry wilk mówi, jestem. Nie trzeba na nic czekać. Jestem. Rodzi się zbawiciel świata, król królów. Inni królowie już drżą. Tymczasem on się rodzi w stajni, wstaje po prostu tam zwierzęta robiły pod siebie, nie pachniało ładnie, nie było tej... super warunków do porodów, nikt ich nie przyjął, bo nie wiadomo z jakiego powodu. Ja słyszałem, że ich nie przyjęli, bo był spis ludności, były przepełnione hotele, a ja widzę, że to była mała miejscowość, miścinka, gdzie wszyscy wiedzieli, że Józef sobie wziął tą Maryję, która stała się brzemienną nie za jego sprawą. I też pewnie miał chłopak z tego powodu... Problemy różne i nie chcieli, może ich wpuścić, bo o, nie wiadomo o co u nich tam chodzi z tą Maria, z tym Józefem. I rodzi się ten wybawiciel w tej stajence. Mój zbawiciel rodzi się w stajni. I w chle... no nie wiem, no stajenka, mówi się stajenka, ale to była taka nora, gdzie, gdzie, gdzie widocznie takie miejsce, gdzie mieszkały zwierzęta. Chociaż też słyszałem, że w, w domach Żydów zamożniejszych było takie miejsce specjalne gdzie kobiety mogły rodzić i wtedy to cały dom był, był czysty, a dotykać kobiety po porodzie stawało się nieczystym i tak dalej, ale ci biedniejsi nie mieli takiego pomieszczenia i wtedy kobiety rodziły w miejscach, gdzie, gdzie zwierzęta przebywały. Ale co to dzisiaj mi mówi? Że ten mój Zbawiciel rodzi się w takim miejscu, że ten mój Zbawiciel idzie często przez życie i go chcą zabić, że ten mój Zbawiciel jest nierozumiany, że ten, tego mojego Zbawiciela ktoś sprzedał za, za pieniądze, że tego mojego Zbawiciela ośmia, wyśmiali, z, z, miał uratować, a pozwolił się zabić. To może lepiej wybrać Barabasza, który, który tak często jest postrzegany jako postać jakoś zły, taki ponury facet, który gdzieś tam lata po lasach i zabija i dlatego siedzi w więzieniu. Tymczasem on był zelotą, walczącym patriotą, który chce uwolnić, rewolucję zrobić i siłowo uwolnić Izraela z niewoli. To jeszcze wtedy nie było Izraela, nie, to byli Żydzi, naród wybrany. No, chce, chce, chce Żydów uwolnić z tej niewoli. I, I taki sposób mi się w życiu chyba podoba. Jak ja chcę coś osiągnąć, to robię rewolucję siłowo. Mówię nie i koniec, e, będzie tak, bo mój zbawiciel Jezus Chrystus wybiera inną rewolucję. Pozwoli się przybić do krzyża, pozwoli się zabić. Czy ja pozwalam się na co dzień zabić, tak, żeby drugiemu człowiekowi zniszczyć, nie broniąc się? On mi mówi coś, a ja mówię: nic nie mówię, po prostu nic nie mówię. Czy on ma rację, czy nie ma racji, nie wiadomo. Ale ja nic nie mówię, nie bronię się, bo wiem, że Bóg istnieje, bo wiem, że Bóg uratuje człowieka. Czy wybieram takie, takie rozwiązania, bo powiedział Ojciec, dlaczego? Bo tak. bo tak, bo tak ja powiedziałem, bo ja tu rządzę. To jest dla mnie właśnie pytanie. Kogo dzisiaj wybieram? Jezus się rodzi i dla mnie, czy ja chcę tego Zbawiciela, tego bezbronnego, który się nie broni? Czy chce mieć Zbawiciela, który ma siłę i siłowo rozwiązuje swoje, swoje... walczy o swoje życie, o swoją niezależność, swoją niepodległość. Dobry wilk, w którego wierzymy, który za chwileczkę ma się narodzić, to jest dobry wilk sytuacji niepozornych. Ja strasznie lubię tę Ewangelię z przypowieścią o kobiecie, która zgubiła drachmę i wymiotła cały dom, cały pokój po to, żeby tę drachmę sobie znaleźć. Drachma to są strasznie małe pieniądze. Niektórzy historycy mówią, że to jest 60 groszy, inni mówią, że to jest ewentualnie 6 zł, ale nie więcej. To jest po prostu kilka złotych. Na też przypowieść o tym, że Pan Bóg jest kimś takim, kto się doszukuje czegoś niezwykłego i czegoś wielkiego w najdrobniejszych sprawach. Dla niego 60 groszy jest ważne. Dla niego nie są koniecznie ważne wielkie sumy, chociaż pewnie też, ale on się lubuje w sytuacjach zwyczajnych, w 60 groszówkach. Chciałbym, żebyś dzisiaj, kiedy już lądujemy z tymi rekolekcjami, usiadł po prostu z Panem Bogiem. Nie móc się o żadne spektakularne i wielkie rzeczy tym się zajmowaliśmy przez całe rekolekcje. Nawet jeśli tego nie zrobiłeś, to może już nie trzeba. Możesz się go po prostu poprosić, żeby z tobą usiadł, że potrzebujesz obecności i bliskości, że potrzebujesz zwykłego przebywania. Że może te święta są tylko po to, żebyś wreszcie otworzył oczy, że on jest. To jest taka strasznie prosta rzecz, że Pan Bóg jest. Ona wszystko zmienia, bo jeśli on jest, to wtedy wszystko się da. Może dzisiaj ma się na, na, na tych naszych rekolekcjach nie dokonać nic nadzwyczajnego, może dzisiaj nikt słuchając tego odcinka ma się nie nawrócić, ale będzie najlepszym owocem, jeśli dzisiaj na chwileczkę usiądziemy przy stole, posadzimy go z drugiej strony i zobaczymy, że jest wystarczy. To mówi dzisiaj dobry wilk.